Witam bardzo serdecznie na kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się pętlami, czyli instrukcją iteracji. Iteracje, pętle są po to, żeby pewne instrukcje w programie powtarzać. Czy też skończoną liczbę razy, czy też dla wszystkich elementów z jakiegoś zbioru, czy też dopóki zachodzi jakiś warunek, jednak powtarzanie musi trwać. Instrukcje iteracji w Pythonie mamy zasadniczo dwie. Jest pętla for oraz jest pętla while. For, czyli dla, oraz while, czyli dopóki. No i pętla for. For zmienna insekwencja dwukropek, blok instrukcji. Przejdźmy do przykładów. Więc zaczynamy z przykładami. Jeśli mamy przećwiczyć pętlę for, jak już widzieliście na slajdzie, for, nazwa zmiennej, in, sekwencja. Jakieś tam sobie i wymyśliłam, in, sekwencja. Co może być tą sekwencją? Właściwie dowolna, dowolna sekwencja różnych obiektów. Może to być, i bardzo często jest, wynik działania funkcji range, bo range d jakby zwraca taką sekwencję liczb naturalnych w domyśle od zera, w domyśle każdą liczbę naturalną, aż do podanej wartości. Czyli jak ja napiszę range 10, to będzie od zera do podanej wartości, czyli wszystkie liczby 0, 1, 2, 3, aż do 9 włącznie, bo do dziesiątki nie oznacza z dziesiątką, prawda? Czyli w zasięgu do dziesiątki print i proszę bardzo, oglądamy i jest, tak? Oczywiście nie należy pomijać tego dwukropka. Po dwukropku mamy blok instrukcji i ten blok instrukcji to są te wszystkie instrukcje, które są wcięte równo z tym printem, będą powtarzane w pętli. Inny przykład pętli for to jest na przykład dla zbiorów. Jeśli napis jest takim zbiorem, napis jest na przykład Ala ma kota, to jeśli chcemy powtórzyć coś dla każdego znaku z tego napisu, czy też dla każdego elementu z jakiegoś zbioru, prawda? To jest znowu for i in sekwencja. Czyli for na przykład znak, teraz mogę innej nazwy zmiennej użyć, często tak się używa, in napis. To jest prawie pseudokod, prawda? Dla każdego znaku z napisu wykonuj, printuj sobie ten znak. No właściwie nie sobie, tylko nam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę bardzo. Ala, spacja też wyprintowana, ma, spacja, kota. Tak? To jest pętla for. Kolejna pętla, już druga, ostatnia, to jest pętla while. Dopóki zachodzi warunek, powtarzaj jakieś instrukcje. I znowu mamy blok instrukcji. Jest też ten dwukropek, tak? Znaczący dwukropek w Pythonie. Przejdźmy ponownie do ćwiczeń. Dopóki stwórzmy sobie zmienną, powiedzmy i, która jest zerem. Dopóki i jest mniejsze od długości napisu, wykonuj print napis od i, zwiększ i o 1. Czyli bierzemy znak zerowy, napis od 0 i napis i zwiększamy na 1. Napis od 1, napis od 2, napis od 3 i tak długo będziemy podawać indeks i, dopóki i jest mniejsze od długości napisu. Tu przy okazji taka wbudowana funkcja len, która zwraca długość napisu w tym przypadku. I co mamy? Ten sam efekt. Na dowód tego, że to działa i poza tym przypominając sobie jeszcze coś tam z funkcji print, stworzymy taką pętlę. Ta druga pętla niech nie oddziela poszczególnych znaków enterami, tylko po wypisaniu każdego znaku jako koniec tego napisu nie będzie końca linii, tylko przecinek. Proszę bardzo, Ala ma kota. I zadanie domowe dla Was. Spróbujcie proszę wypisać dowolny napis, może być ten napis, w taki sposób, żeby w każdej linii pojawił się ten znak i pojawiła się też informacja o kodzie ASCII tego znaku. To zadanie wymaga od Was pogooglowania, poszukania, jak w Pythonie wypisać kod ASCII
dla danego znaku. Dla dużego A, kod ASCII, dla L, nawet dla spacji. Wszystkie kody ASCII chcemy zobaczyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnego mojego filmiku. Pozdrawiam i do widzenia.